Witam na moim kanale i zapraszam na pierwszy odcinek z nowej serii. Nie wiem, jak długo seria potrwa. Ze Skyrimem bardzo mało odcinków, że tak powiem, wytrwałem zrobić. Fallout 4 też tak sobie wyszedł. No ale... Ale może tu się zmieni coś. Patrzę, czy mogę coś tutaj przyciszyć, na przykład tą muzykę cudowną. Na 50% niech będzie. Ciekawe, czy są jakieś ustawienia graficzne, czy mamy tylko to, co nam twórcy gry dali. Ziarno filmowe zawsze wyłączam. Celownik można wyłączyć, super. Wartości obrażeń. O, jak w tym, w RPG-u. Nie no, dobra. Czułość kamery. Nie, no to fajnie. Aj, witaj, Starfield. Jesteśmy przeszczęśliwi, że pragniesz poznać nasze nowe uniwersum. W imieniu wszystkich pracowników dziękujemy za to, że grasz w naszą grę i okazujesz nam wsparcie. Nie możemy się już doczekać twoich odkryć. No w sumie ja też. Jedziemy. Rozpocząć nową grę. Nie. Usunę. Skasuję. W końcu po co kupiłem tą grę? Ciekawe, że będzie taka muzyka chwytająca za serce jak ten. Jak w Skyrimie. Na dzień dobry. Pewnie nie. Dobra. Placówka górnicza. Jesteśmy skazańcem znowu. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time and you're fine. Follow my one simple rule. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for Rune Space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Podoba mi się, że zakładają ten kask i od razu im do kołnierza pasuje. Ale powiem szczerze, że... Okay, let's see what we've got. How are we on time? Że strasznie wyglądają te 30 klatki na sekundę. Mam nadzieję, że się przyzwyczai oko niedługo. Ale jaka lipa. Jakieś mlajko. Know what I love about working in Freestock Collective Space? Fewer regs. A job like this in the United Colonies? Dreams of red tape. Szkoda, że nie mamy tak zwanej świadomości ciała. Żadnej nogi, ręki, nic nie widać.
Czy ręce pewnie będzie widać, jak ten jakąś broń przyciągnę, znaczy wyciągnę, ale nóg nie ma, kurde. A kamera zewnątrz jest? Czy też nie? No może trzeba demko przejść, znaczy wprowadzenie. Zatrzymują się i się patrzą za mną, na mnie. Nie, tak to spoko, można by powiedzieć, ale strasznie te 30 klatek czuć. Tereniarze. O, możemy pogadać z Trojem. Właśnie ten, znowu mamy niemego bohatera. Albo bohaterkę, zobaczymy. Co sobie stworzę za postać. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Metal deposits okay. Are in that cabin. I'll shout out when I need you. Kurde, jakie te statystyki normalnie. No i teraz mamy przynajmniej ręce widoczne, ale ja pierdolę. Rozumiem, że tutaj musimy się udać. Dobra, chodźmy zatem. Naciśnij RT, żeby strzelić w niego. Tak. Ciężka jest praca górnika. Co tu? Kto tu do mnie strzelił? Halo. Tak wygląda, jakby ktoś strzelił, nie? No przecież nic do ciebie nie mam, koleś. Pracuj, kobieto. Wow. Normalnie prawie jak ten, No Man's Sky. Chyba się inspirowali przez te 10 lat tworzenia czy coś. Oby nie była ta gra taka pusta jak No Man's Sky na premierę. Jeszcze 3 bryły urobku, proszę bardzo. Beryl. Zakładam, że nie zrobili tego tylko na potrzeby wprowadzenia. Pewnie w grze też będziemy tak surowce wydobywać, żeby, nie wiem, statek może stworzyć, ulepszać w sensie. Wróć do kierowniczki, Lin. Aha. O, już kierowniczka mnie lubi. To dobrze. Ale muszę przyznać, że na razie to nie wygląda jak ten, jak Fallout albo Skyrim. Znaczy w sensie takie asety pasujące. Okej. Tak, ruszajmy. W sensie co ja? Ej, a czemu ja światełka nie mam? O, mogę poskakiwać. Dajcie mi światełko jakieś. Halo. Ja chcę światełko. Dobra, skupmy się. Normalnie czuję się, jakby zaraz jakiś potwór z jajka miał wyskoczyć mi na twarz. Yeah, everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hela? Through there, I think. Okay, you're up.
Something goes wrong in there, we'll come get you. Why would anything go wrong? Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is on his way. Klient będzie? No dobra. Ale to co, wywiercili dziurę w ścianie i tutaj taka ładna ta jaskinia jest? Przytrzymaj LBBW. No, kochani, dopiero teraz mi mówicie? Ta latarka taka nie za daleko świecąca, ale okej. Jest latarka, jest fajnie. A mogę coś tu wydobyć? Nie zatrzymuj się. To może nie... powydobywam sobie sami tam. I tak mi pewnie to zabiorą. W sumie, co ja tu idę? Jest tu jakaś podpowiedź, cokolwiek? Jak to się patrzy w menu? Dobra, chyba... No serio, za dużo oczekuję od wprowadzenia. Żeż mi ten... bagaż pokaże, znaczy te inwentory. Ciekawe, kto tak zaczynał grę i ten beryl wydobywał. Czy tam... Czy szli od razu tutaj? Nie mogę poskakiwać, serio. Beryl dodano. A co to? To mogę rozwalić? Chyba nie. Chyba nie. Co to? Złóżę, myślałem, że cementu albo celulitu. Użyj przecinaka, aby rozbić złoża. No tamtego nie mogłem rozbić, a to mogę, tak? Weź dziwny przedmiot. Gdzie to jest jakiś dziwny przedmiot? To? Dziwny przedmiot. Pozostałości cywilizacji starej pewnie. Serio? Wyglądało jak ten... Jak w Mass Effect'cie. Jak ten artefakt starożytnych dotknęliśmy, pradawnych czy coś tam. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Aha. Teraz mamy ten. O! Jesteśmy kobietą? Ty, to może se zostawię to. Dobra, to mi pasuje w sumie. Nie jest brzydka sylwetka. O kurde, serio? I jakbym chciał to zmienić, to co? Ulala. Ciekawe. rozumiem, że im bardziej tęga, tym pewne rzeczy opadają. No muskularna to my nie będziemy, ale... Ciekaw jestem, jak będziemy często naszą postać widzieli jakoś. Muskularno-szczupła niech będzie. Typ ciała, styl chodu nawet jest. Serio? To ty chyba męski chód, mi się wydaje. Chód chciałbym tego, doktora Dre. Dobra, twarz, karnacja, kształt głowy. Włosy bym sobie tylko zmienił. Zaraz jak to się... No. O! To jest niezła fryzura. No to da Howarda mi się kojarzy.
to prawie jak Loki wygląda. Kurczaki, no. Dobra. Walić to. Kurde, to teraz tak jak facet wygląda. Ty, no, Lona. To prawie jak ja. Nie no, żartuję oczywiście. No. Zero kobiecości w tej kobiecie. Nie, to są typowe męskie fryzury. No dobra. Chyba siłą rzeczy. Nie no, no typowy ten, Shepard z tego. No. O, fajne niebieskie. Z Mass Effecta. Aha. Ty oczy to... Które je miałem. Dobra, niech będą takie. Kolor oczu myślałem, że zmieniam. Szare, zimne. Nie, to w sumie niebieskie. I co, tyle? Wydaje mi się, że jakoś tak. Kurde, ale nie da się w sylwetce nic poprawić. Jestem rozczarowany. Dobra, cyberhaker. Od neonu aż po nową Atlantydę, megakorporacje są pomnikami władzy prestiżu. Zdarzało ci się pracować na nich i przeciwko nim. Umiejętności skradanie, zabezpieczenia, kradzież. Okej. Okay. I co? A, to po prawej jest. O ja pierdziu. Medycyna. Gangster. Kosmiczny łajdak. Lasery, skaner ręczny, wydolność. Kucharz. Pielgrzym. Ronin. Rzeźbiarz. Transportowy. Ile tego jest, panie? Brak danych. No to ciekawie wygląda. Brak danych, ale ja już chyba wybrałem. Dyplomata. Wojny dobiegły końca, w zasilonych układach panuje pokój. Ale tylko dlatego, że są ludzie, którzy po cichu o niego walczą. A, to mi się podoba też. Dobra, biorę to. To i tak przypuszczam, że da się zmienić. Tutaj nic nie wiemy o sobie. Możemy sami tworzyć tę historię, chyba że pod kątem fabuły się czegoś dowiemy. Bohaterska część, czy to takie teraz perki sobie wybieram z minusami pewnie i plusami. Dom marzeń. Posiadasz luksusowy, łatwy w rozbudowie dom. Niestety spłacasz go. Pojawiam. Jesteś osobą towarzyską, podczas wysiłku zużywasz mniej tlenu, gdy twoimi towarzyszami są ludzie. To tu będzie jakiś tlen? Kurde. I weź tutaj sobie coś wybierz. Nagroda za głowę. Ktoś wyznaczył nagrodę za twoją głowę. Czasami spotkasz uzbrojonych najemników, którzy spróbują cię zabić. Ty jednak najlepiej sobie radzisz, gdy jesteś po czasku, kiedy masz mało zdrowia. O. Te na obce. Trzeba coś wybrać, czy nie trzeba? Objęcia węża. Osadnik KWG.
O, to wygląda ciekawie. Kurde, jakieś religie są? Kurde. Dobra, bo będę wisiał godzinę. W sklepie kościelnym masz duże rabaty. Czasami, jeśli masz załogę przeszkoloną w używaniu określonego systemu statku, ten system automatycznie odzyska całą wytrzymałość. Jednak zatrudnienie każdego członka załogi kosztuje dwukrotnie więcej. Wychowały cię okrutne ulice Neonu. Masz dostęp do specjalnych opcji dialogowych i lepszych nagród za niektóre misje w Neonie. Terra firma. Dobra, weźmy, że jesteśmy tym. Można jakiś kościół jeszcze wybrać? Tylko właśnie co? Oświeceni, czy sanktum? Dobra, weźmy oświeconych. A, to wygląda dosyć ciekawie, ale... Empatia. Nie, to nie. To takie życiowe. Mamy dom z kredytem na głowie. Zwrócił na ciebie uwagę pewien wielbiciel. Będzie pojawiał się on w przypadkowych sytuacjach. Plusem jest to, że dołączy do twojej załogi i będziesz dostawał od niego prezenty. W sumie ciekawe, czy to będzie bardzo upierdliwe. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że da się fryzurę zmieniać. Aby przejść dalej, wybierz przeszłość. Nie wybrałem przeszłości, serio? Myślałem, że... Aha, no ta... Nie no. Co ja wybrałem? Brak danych wybrałem przecież. Halo. Imię. Nazwi. To jakie mogę ją nazwać? Zofia. Helga już jest w innej grze. Tylko tak... O, tak Zofia. Zofia. zatwierdź zaimek. Ona jej... No dobra. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. Do you remember anything that happened? Pojawiło się to światło, muzyka, bo to było niesamowite. Nie pamiętam niczego po wejściu do tego tunelu. O. Well, makes the paperwork easier, and we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Naciśnij select, by przełączać się między widokiem. Czy się da przełączać? Okej. Okay. Myślałem, że te spurczyli stół, na którym leżeliśmy. Nie no, normalnie jakbym ten... No Man's Sky grał. Ale bardzo upierdliwe to przełączanie będzie. Wolałbym prawą gałką na przykład. This has been a good run. You lucked out being picked up for this one. Aha. Dobra, chyba. Ja to zawsze gdzieś tam zbaczam. Oni se tu gadają. Proszę bardzo, jaka folia wisząca. To pamiętam, że w pierwszym Splinter Cellu było fajniej zrobione. To rozumiem jest... Sigbay pewnie. Ajajaj. Szkoda, że nie ma tych 60 klatek, ale cóż. Client is here. Let's go.
Jaki klient? I czemu ja idę z wami? All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Naciśnij. Okej. Okay. A, i teraz mamy swoje menu takie. Duże zarządzania. Masa 27 na 135. Czyli nie będziemy mogli za dużo nosić. Wybierz obszary w prawej dolnej części ekranu. Serio? Coś takiego zrobili? Takie intuicyjne menu? Okej. Okay. Oni chyba nigdy się nie nauczą. Wyjmij hełm, tak. No fajne. Ciśnij i przytrzymaj B, by wyjść. No trochę mi się zejdzie. Opanuję ten menu. Rozumiem, że to teraz jak wyjść się z tego. Skrypty. Czemu tę broń wyciągnęłaś? Chciałem poskoczyć. O, brak kusania. Właśnie jak to wygląda z zewnątrz. Normalnie ujęcie kamery jak ten. Resident Evil 4. A jak tam się kuca? Dobra. Tam jakiś statek ląduje. Pewnie coś fajnego było. Da się ten oddalać. To fajnie. Mi tam się podoba. Jak na razie. Nie no, cały czas czuję te 30 klatek, ale okej. Okay. Idzie przeżyć. Co to za klient? To będzie mój statek? Kiedyś taki? Fajny taki? A, to może postaję z kolegą tutaj? O, jakaś maszyna idzie. Mam podejść? Yes, it has. That mine on Bendy, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new girl found it. That right. And everything went cool. Nie wiem. Urządzenie AG1. Dobra, skupmy się na misji. Znaczy, pewnie coś się ważnego dzieje. Miałuś odlot? Miałuś? nic mi nie jest, nie ma o czym mówić. Disappointing, not gonna lie, but reveling in the weird of space isn't everyone's idea of a good time. I get it. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I'd lost them. Barrett? Odeprzyj atak piratów. Proszę bardzo, akcja, proszę państwa. Nauczył mnie strzelać. Dobra. Jak się bierze? Dobra, apteczka. Ciekawe, jak lepiej strzelać z zewnątrz, czy z wewnątrz? dobra, z wewnątrz postrzelamy trochę. Wróg się zbliża, przytrzymaj, aby wycelować. Okej. Okay. Zobaczmy, jak się strzela. Daj się trochę bliżej. Aha, nie przeładowałem. Ale pukawka słaba. O kurde. Ale przywalili w coś? Normalnie Call of Cosmos. Ej, uciekają? Tak się nie robi. To jest pirat? Dobra, idziemy.
na Rambo. A co to tutaj tak biegasz? Ty nie jesteś ten? Nie jesteś, dobra. A, tu mam pokazane, kogo mam. Mogę trafić w kogoś, cokolwiek? Bardzo fajnie. Co tam pan powiesz? To rozumiem, że samouczkowe to ten. To łatwe. Weź kredyty. Fajnie. Mogli mi powiedzieć, że mogę ich ten troszeczkę potegować. Porozmawiaj z Barrettem. Pewnie, że porozmawiam. Rozumiem, że jakieś kredyty mi się kiedyś przydadzą. O! Broń? Dobra, o ile dobrze kumam, to tak. Bierzemy tak. Plecak jest tutaj. Ale lipa, powiem wam, z tym wyposażeniem się. Przecinak, topór ratowniczy. Da się to jakoś przypisać gdzieś. Karabinę. Aha, czyli do dołu to leczenie. Dobra, to dajmy to tak. Neona. Nie, co ja chciałem. To może... Dobra, niech będzie, że tu. Przecinak. Nie wiem, na ile czasu mi się to przyda. To na ogół na górę sobie snajperki zawsze daję. A to damy na lewo. Dobra. Jak? Okej. No spoko. Schowaj mi to. To już złupiliśmy, a tutaj jak? AMP. Co to jest AMP? Majcher. Dobra. Of course Barrett was being followed every time. Tak. A, ja mam pogadać, no ta. That was some fine work on the pressure. Tak, you took up the artifact, right? That means you saw it. The visions? You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Jakie wizje? Nic mi się nie pokazało. Jeśli powiedzą mi, czym jest ten wasz artefakt, to wchodzę w to. Nie interesuje mnie to. Jak chcesz sobie zarobić, pokopać w kopalni. Wchodzę w to, jeśli zabierzesz mnie z tego przeklętego księżyca. Chwila, czekaj, o czymś takim nie było mowy. No, powiedzmy coś takiego. Hey, I wasn't gonna bring it up, but we don't exactly know what the artifact might have done to your head, and Constellation is really the only group qualified to help. Oh no, Barrett, no. You think you're just going to take off after the mess you caused? Oh right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but she's not some minor anymore, Lynn. Poza hełmem rozmazuje, a w tej jego szybce ten ostry obraz jest. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Tak. O co z kopalnią? Właśnie, jak chciałem pokopać, kobieto. Now that we've been attacked? Oh. We've got to pack up and move on. Argos will come for the rest of us. You get going. Nie ma mowy. Don't you get it? You don't have a job here anymore. You're with those explorers now. Like it or not. Just go, all right? Figure out what happened to you when you touched that rock. Nic się nie stało ze mną. Skąd to zakładacie, że mi się coś stało?
Get her to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo? Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Tak, i pokazuje godzinę. A to są te zegarki, co można w edycji kolekcjonerskiej dostać. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Tak, chciałbym ten zegarek obejrzeć. Tak swoją drogą, to pewnie jacyś duzi youtuberzy to pewnie dostali to w presspaku albo coś takiego. Może też będę kiedyś duży. Nie no, nie będę duży nigdy. Dlaczego wysyłasz mnie? Nie, ty powinieneś lecieć. Skąd te teksty, kurde? Co właściwie wykopaliśmy? That, my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer. With your help. Czyli po prostu Zofia miała pecha i dotknęła tego czegoś i już musi tam zmienić swoje życie, tak? Technically, it's not even mine. Consider it alone. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception since you can tell Constellation about that vision you had. Serio? Kiedy ty powiedziałeś, że ja statek dostanę? See, that's the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. Dlaczego ścigała cię karmazynowa flota? They're just following the loot, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Rozumiem, że jestem twoim łupem. Come on. You're really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. Fantastycznie. Dobra. And Bosco, don't let her break my ship. Kolega, Vasco. It appears you are the new captain of the Frontier. Frontier? O, proszę bardzo. Dobra. I założy się, że moja postać będzie umiała tym latać. Just up the ramp, Zofia. I'll be in the external robotics bay. Okej. Okay. Roboty nie mogą to wskoczyć. Apteczka, serce. Ciekawe, co to jest. Jakieś piguły? Aha, czy ja AMP to jakieś piguły? Dobra. I co ja mam zrobić? Mój statek. As Barrett likes to say, it's as easy as learning to ride a bike. I will attempt to boost the shields, just in case there are any difficulties. No, proszę bardzo. Tutaj jest jak ten. W tym świecie, jak każdy Chińczyk zna kung fu, tak tu każdy potrafi statkiem latać. Mój kumpel trochę inaczej mówił to powiedzenie. Że coś jest proste jak nie jazda na rowerze, tylko jak nie będę mówił co, bo dzieci mogą to oglądać. Nie, no dobra, patrzę co tu dają. To pewnie moja koja będzie. Nie używaj. Przekazany kosmiczny hełm konstelacji. Okej. Okay. Że się da kiedyś ten naprawić. Parę tabliczka osobista. Stop when I get home. But I really need to get better about packing snacks for these long hauls. Some rhubarb boom pop. Maybe some cereal. Irvin always made the best trail mix. Added in little marshmallows for stars. I miss that. To fajnie.
Czyli mamy takie audiologi. Okej. O, to numer jeden. Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances, in short, no fun. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery-class Starship Frontier, back home in one piece. I guess I'm still technically borrowing it from Constellation, even if I have no intention of actually giving it back. Jak fajnie ten, no musiał to powiedzieć, że to jest statek gwiezdny klasy Discovery. Bo przecież byśmy nie wiedzieli, jakiej to klasy jest. Kanapka. Przywraca 4 zdrowia. Przywróciło? A zjedzenie talerza nic nie przywraca? O, to wygląda jak ten. Jak wytrych. Nowa Logic. Nie, Nowa Galactic. A tu co? La Toilette. O, jest tabliczka. Też lubię na kiblu poczytać. Well, hey there, irate pirates. Looks like you finally did it. Boarded my ship, scrapped my bot, ripped those beautiful brown eyes out of my adorably cherubic face. And then you discovered the guy you had pegged as a treasure hunter doesn't actually have any treasure. Not anymore. It's true. I may have had a pricey trinket or two when I evaded your sorry asses at Kumazi, but brother had to buy fuel. So you get nothing except my ghost, because I am gonna haunt your asses till the end of your days. Which, for a Crimson Fleet pirate, is about what? Another week? Kumasi? Ajajaj. Nie no, fajny ten statek jest, nie powiem. Zawsze człowiek marzy o takiej ryce. Taka planeta. Ja bym chciał wyjść. Co tu mamy? Stacja badawcza. Laboratorium badawcze pozwala odkrywać nowe przepisy, schematy rzemieślnicze poprzez realizację projektów badawczych. Każdy taki projekt wymaga materiałów umożliwiających jego postępy. Potrzebnymi materiałami mogą być minerały wydobywane na planetach, substancje organiczne zyskiwane z istot i roślin, albo prefabrykaty produkowane za pomocą ławy przemysłowej. Brak. O, co tu? Możemy coś tego? Medykamenty. I co? To tego? Chyba nie mam tych surowców, rozumiem. Mam takie wrażenie, że jak zwykle dajmy szansę się grze rozbujać, bo ja widzę, że ten się rozglądam niepotrzebnie. Idziemy. Nie no, normalnie jak w Mass Effect się nazywało ten nasz statek. Kurde, nie pamiętam, człowiek stary jednak. Dobra, miejsce pilota. To co na tych, na trailerach było. Parę lat temu. Wysiąść, odleć, wstań. Chyba odleć, nie? I lecimy gdzieś ku nowej przygodzie, tak. I co? To mnie udawał, że nie wiem, ale ten nie da się tak latać jak w No Man's Sky, niestety. I can step you through the entire process.
Or, if you're already an experienced pilot, just power up all the systems, and we'll be on our way. Użyj, aby wybrać system statku, przydzielaj energię za pomocą, możesz pominąć samouczek statku, zasilając wszystkie systemy, tym napęd grawitonowy. Możesz pominąć. No nie pominę, bo nic tu nie umiem, czyli tak. Wybrać system, zasilaj go za pomocą. Aha, to mam zasilić, tak? Each system on a ship requires power. Allocating power is under your direct control. Okej, czy to trzeba zabrać? Engines. Engines control our maximum speed. Try increasing and decreasing our relative velocity. Coś tak czuję, że chyba musimy wszystko zabrać. I dać tutaj. Engine has a sweet spot for better handling during turns. Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Zwiększ prędkość. Boosts can be engaged for temporary bursts of speed. Naciśnij LS, żeby zwiększyć prędkość statku. Na pewno zapamiętam kiedyś. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, but be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage is below it. Naucz się latać. Już się nauczyłem? Tak? Co teraz? You've proven an adequate pilot. Are you familiar with ship combat? Ale ja nic nie zrobił. Uem. A Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. Naciśnij A, żeby wycelować. Laser-based weaponry is particularly effective. A, taki automatyczny ten. Okay. Walka w kosmosie. The enemy shields are down, Captain. Ballistic weaponry excels at damaging the hull once shields are offline. Take her down! Emocjonująca walka. Ile to będzie się ta broń ładować? Panie. Bum. No fajne. Congratulations on surviving your first starship assault, Captain. O, coś możemy wziąć. And other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Przelatuj blisko wraku, naciskaj A, aby... Okej. Okay. Niechaj i tak będzie. Okej. Okay. I co, tylko tyle? Naciskaj A, żeby pozyskać. To tylko to było? To chyba... Two more Crimson Fleet ships are jumping into our location, Captain. O nie. To tak na dzień dobry, taka walka, kurde, panie. I co, raz tego mam walić? Chodź, kurde. Mu się ten regeneruje. Shield, kurde, ciągnie. Może ja powinienem trochę wziąć sobie tak.
mieć mocniejszy ten laser. No nie, jak idiota. Dziaba ci. Masz rakietą, chamie. W końcu mam trzy rodzaje broni. A strzelam tylko z jednej. Dobra, trzeba trochę ten pozbierać. Kamery mi brakowało. Tak się zająłem, że nie słuchałem, co on mówi. Okej. Wciśnij, aby otworzyć menu danych. Możesz otworzyć mapę gwiezdną, dobra. Gdzie jest mapa gwiezdna? A, tutaj, dobra. I co mam zrobić? Pokaż zasoby. Likiel. I co? Teraz mam zrobić. Powrót do układu. Wybierz miejsce lądowania. Misję. Wybierz, które zadanie jest śledzone w twoim interfejsie. Mały krok. Udaj się na Kretę. Pokaż na mapie Kretę. Okej. Dobrze, że nie trzeba samemu szukać. Tak. Podróżuj. Jak tam dolecimy, to widzę, że trzeba zakończyć ten przecudowny pierwszy odcinek. Prowadzający. We have arrived in orbit. The abandoned facility with our Crimson Fleet captain is on the surface. Dobrze. Myślę, że dobry czas, żeby to zakończyć. Są tu jakieś save'y czy coś? O, jest zapis. Proszę bardzo. Z autozapisem widzę nie ten. Nie żałuję sobie tych autozapisów, ale okej. Dobra. Weźmy na koniec jeszcze taki przepiękny. Kurde, szkoda, że nie da się. Nie ma takiego trybu foto? Czy jakby sobie wziął ten... O, nie jest tryb foto, proszę bardzo. Zrobię sobie jakieś fajowe ujęcie. Może się wykorzysta na ten... na okładkę pierwszego odcinka. A tymczasem dzięki za obejrzenie. No i cóż, zapraszam na kolejny odcinek niebawem. Myślę, że odcinki będą się chaotycznie na razie pokazywać. Myślę, że dzisiaj będzie pierwszy, czyli w sobotę. Znaczy tego, co teraz nagrywam, mam nadzieję, że wyrenderuje się na 20. Jutro w niedzielę, w sensie też postaram się o 20 dać drugi odcinek. A kolejne odcinki, no to spróbuję jakoś w planie tygodniowym się pochwalić, kiedy będą. A tymczasem uciekam. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej!